Nice of you to drop in. Hej, cześć, siema do wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagraj. Aż musiałem dupę na fotelu poprawić, bo już mi prawie zdrętwiała. Po co ja to mówię? Nie wiem. Zagrajmy w Batman Arkham Origins. W tym odcinku zajmiemy się dwoma sprawami. Po pierwsze, pokażę wam ten sekretny quest związany właśnie z niejakim Cyrusem Pinkneyem. Oraz zajmiemy się Deadshotem i jeśli starczy czasu, to jeszcze zrobimy tę fabułę a propos Bane'a. Jak widzicie, mam już praktycznie wyczyszczoną całą mapę z wszystkiego, co jest od zagadki. Brakuje, tylko muszę teraz zebrać wszystkie te jego, te wszystkie pakiety. Ten pakiet teraz jest nie do zebrania, bo to się wiąże z Bane'em właśnie. Trzeba to zejść na dół i to jest gdzieś tu na dole. Zejść na dół, bo to jest gdzieś tu na dole, no. Ciekawe. W sensie, no, jak tu idziemy do Bane'a, to jest gdzieś tam u niego w kryjówce, tylko to jest dziwnym trafem pokazane jakby nad powierzchnią, nie? Nie wiedzieć czemu. Dobra, nevermind. Mamy tutaj źródło sygnału SOS, które jest właśnie startem do Deadshota, więc... No, po takiej akcji to raczej nie będzie żadnych ocalałych. No survivors. Someone will pay for this. I need to set up a crime scene to find out who. No, to jest akurat kawałek z mojego tego. Kawałek z intra. The helicopter was spinning out of control. The pilot was killed on impact, not from the gunshot I heard. But what caused him to lose control? Maybe I can learn more back on the rooftop. Dobra, to za chwilę. Muszę zobaczyć, czy to jest to miejsce. Z jedną z tych kartek, to muszę na szybko sprawdzić. To było tutaj. Bo jedno jest przy banku. Tak, jest. Dobra. Czyli będę musiał pamiętać, żeby to ogarnąć, zanim pójdę dalej. To już tych dwóch typów musiałem ściągnąć, nie? Żeby mieć spokój. Bo inaczej musiałbym się jeszcze nim martwić. Ja tylko może weź batek zejdź normalnie. The helicopter's tail rotor was severed when the fuselage hit the building. I should review the crime scene and find that tail rotor. No raczej wiadomo, gdzie się tylko w tamtą stronę mógł polecieć, skoro walnął w taki sposób, nie? No i nie trzeba było, nie trzeba użyć tej rekonstrukcji, trzeba tutaj przejść. Bo gdzie indziej to miałby polecieć. Znaczy, dobra, fair enough, mogły tam lecieć gdzieś jeszcze tam na dół, ale no... W tym kierunku tylko i wyłącznie. Crashed when a high-powered round shattered the tail rotor. The ballistics analysis will lead me to the shooter's position. Okay. No, ale to będzie tam dokładnie. Skoro do sprawdzenia. Chociaż tam jest tylko trup, i co? This doesn't add up. This man's a member of SWAT. So why'd he fire on a police helicopter? This man didn't fire at the helicopter. He was aiming at me. The ballistics trace indicates this officer was killed by a ricochet from the same round that took down the chopper. There's only one person capable of a shot like this. Deadshot. The trajectory analysis will lead me to Deadshot's firing position. This must be where the shot originated. I should scan the area.
Just as I suspected, the shell casing matches others in the criminal database, and they're all linked to Deadshot. But his trail ends here, unless... Czy Deadshot każdy nabój ma tak oznakowany? There are numbers on the bullet casing. 451-326. Looks like a radio frequency. Czy tak, czy w tym przypadku bardziej nie nabój, tylko każdą łuskę? Hello, Batman. I see you decoded my message. Well done. But I'm afraid playtime's over. Come meet me at the bank, so I can put a bullet in you and collect my prize. Oh, and in case you're thinking of backing out, I've got a hostage and a very itchy trigger finger. Okej. Okay. No ale to tam się udamy za momencik, tylko jeszcze najpierw zacznę wątek właśnie z Cyrusem Pinkneyem, czyli architektem Gotham. Dobra. Dobra. Ładnie. W ogóle fun fact. Nie wiem jak to się stało, nie? Ale jak latałem sobie za zagadką i szukałem sobie tych różnych, kurde, trofeów, miałem kilka walk i jakimś cudem zaliczyło mi to wyzwanie za combo razy 50 i wariacje. Nie wiem jak, bo to nie miało prawa w ogóle się udać, ale jakoś się udało. I proszę, strona Cyrusa Pinkneya. Tabliczka upamiętniająca Cyrusa Pinkneya, uważanego za głównego współarchitekta współczesnego Gotham City. There's something hidden here. It looks like a page from a journal. Zobaczcie, profil właśnie Cyrusa Pinkneya. To jest siódmy wpis, czyli ostatni, przedostatni, tak naprawdę. It appears you've stumbled onto a lead in Gotham's longest-running cold case. Cyrus Pinkney. Indeed. He was instrumental in the city's rise to power and prestige. Worked closely with your ancestor, Solomon Wayne, as well. Alas, he was murdered on the eve of his 40th birthday. The killer was never found. Interesting. I recognize you're preoccupied this evening, but if the opportunity presents itself, solving Gotham's oldest crime would make for... No bo kto inny jak nie Batman, co nie? Miałby się tym zająć. Dobra. Tutaj właśnie pamiętacie, była kolejna taka tabliczka, była w tym miejscu. I co za tym idzie, była też kolejna strona. Jeszcze jest jedna na moście, ale żeby to zrobić, to muszę zrobić zanim popchnę fabułę. Ale mówię, zajmiemy się tym momentalnie. Dobra. Narki, ale to już chyba zeskanowane. Dlaczego te nietoperki by się inaczej pojawiły? Od Narkiego też zebrałem już parę tych wpisów. Dobra, mamy łowcę. Jest Deadshot, już widać, na który to. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, nie to. Jeszcze raz, muszę sobie odświeżyć. Co tu było? Szyb, żel, róg i gzyms. Okej. Okay. Hey, idiot! Get off your ass! I'll take care of it! Dobra, tu oczywiście normalnie linkę poproszę. Okej. Okay. Nie ty rolka! Jesus! Miałeś zejść z tego. Normalnie na glebę. Okej, okay, już to zaminujemy. Jedno i drugie. O! Gościu po trzy podchodzi, to dawaj, od razu. Nie kryj się! Tu! Od razu do niego. Żeby już to mieć załatwione. Widzieliście od razu ten celownik? To jest właśnie utrudnienie. O, właśnie tutaj, a propos, pakiet. To jest właśnie utrudnienie w tej walce.
Nie no, czy walce w tej... W tym pomieszczeniu łowcy. Że tutaj Deadshot praktycznie potrafi przeskanować całe pomieszczenie jak tylko chce. Przez to swoje, przez swoje właśnie zdolności związane z byciem mistrzem strzeleckim. Dobra, ilu zostało? Dwóch. Czterech typa i Deadshot. I jeśli się nie mylę, to na konsoli jak się rozwaliło typów, a potem jeszcze Deadshota. Deadshot też ma taki pancerz, że jego się nie da zgarnąć na jeden strzał z... To się jego się nie da zrobić po cichu, nie? Tym cichym knockoutem. Jego trzeba zrobić... Jak już znajdziemy go cichym po cichu, to trzeba momentalnie zrobić cios knockoutujący, żeby zeszło mu zdrowie. Bo to inaczej nie przejdzie. O, ale dobra, idzie w drugą stronę. To super. No to mamy za rogu. To jeszcze, żeby tylko ktoś bardzo ładnie w tę ściankę wszedł, nie? To będę zadowolony. Niech ktoś podejdzie pod ściankę, proszę. Naprawdę. To nie jest duży wysiłek. Gdzie znajdziesz? Jeden? Czy jest drugi? A tu jest dalej, Boże! Nie widziałem go w ogóle. Jak on... Co? Jak on mnie zauważył? Gówno masz! Adrenalina. Dobra, zaś mamy tylko Deadshota. Tam ścianka. Jeszcze stoi. Dobrze. Teraz w bok. It's me! Be careful, moron! Easy, buddy, just chill out! Please! I wanna live! Dobra, teraz tak naprawdę jak rozwalę Deadshota, to oni sobie wszyscy pójdą, ale mają się... Ma któryś podejść pod tę ścianę. To jest najgorsze, że nie mogę dać się pokazać, bo inaczej całe pomieszczenie pójdzie się jebać, nie? No do Sonicznego nikt nie podejdzie, niestety. Gdzie jest ten gościu? Tutaj. A nie mógłbyś podejść tutaj? O, idzie. To z tego, że dostać KO. Aha! Super! Nie, dobra, nie widzę, wiesz co? Nie, jebać to! Jebać, nie będę całego pomieszczenia tylko po to, żeby to zrobić teraz. Trudno się mówi.
Jak się udał za drugim albo trzecim za pierwszy raz ktoś nie, to musiałem to zjebać. Well, I've gotta say, I was expecting someone a little more intimidating. You're through terrorizing Gotham. If fate's decided today's the day, so be it. Just finish me quickly, will ya? Ja pierdolę, no nie mogę po prostu z tego. Tak dobrze szło i oczywiście na własną kurwa rękę musiałem sobie to zjebać. Tak, tak, schwytany. Boże, jakie to jest irytujące autentycznie. Bo to nie jest trudne, to w ogóle nie jest trudne, jeśli chodzi o to wyzwanie. Tego tak się niestety złożyło, że gościu tak sobie podszedł, że nie dostał nokautu ścianą. To jest jeden kurwa minus całej tej walki. Czy walki, tego skradania się. A właśnie dlatego ja tak rzadko używam tych ścian, nie? Bo nie powiem, to jest dobre, ale to się bardzo, ale to bardzo rzadko udaje. Dobra, na most teraz. Bo mniej więcej po środku mostu mamy kolejną z tych ścian, czy ścian, z tych kartek do zgarnięcia. Żałuję tylko, że jak teraz tak lecę, no nie mogę wam puścić tych kartek, nie? Żebyście sobie mogli posłuchać tego w trakcie. Ktoś tego nie przemyślał do końca. Mogę na szybko wejść sobie na most. Mniej więcej na środku będzie ta tablica. To się miało wczepić tylko tutaj. Ale gdzie to było? Gdzieś z tej strony chyba. Tak jest. Mamy kolejną. Dobra. Czemu czasopismo kinknęła tego ograniczenia? To jest dziwne akurat. I to jest druga strona. No widzicie, momentalnie tego wychodzę z tego i to od razu jest out, nie? No bo po co, kurde, zostawić to, żeby sobie dalej leciało? Dobra, mam kurde dwie modyfikacje. Jak zdobędę kolejną stronę, to już mam kurde finalną modyfikację niewidzialnego, nie? Bo ta jedna pomocnicza to jest właśnie ten batarang szokowy, którego niestety nie udało mi się zrobić. I nie uda mi się zrobić w tym podejściu przez to jedno durne wyzwanie. Bo to by się dało się zrobić normalnie. Tutaj to też by się dało zrobić poza takim oficjalnym pomieszczeniem łowcy. Dobra, tego bym nie zrobił, a tutaj... Likwidując zauważenia i wysokie zagrożenie. No, też by się dało. Ale to jest ten drobny minus niestety właśnie, kiedy się robi te niektóre wyzwania. Że czasami po prostu trzeba, kurde, albo A, sobie coś odpuścić, albo B, niestety przyjąć do wiadomości, że nie da się czegoś zrobić od razu. W kościele pamiętam, że było jeszcze była ta jedna strona. Leć, 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 Batek, leć. Żegnam tarczę i dziękuję. Żegnamy też Gnata. Żegnamy też pana. No a wy to już jesteście tylko czystą formalnością. Proszę, net level dostałem nie za tablicę, tylko za walkę. No i proszę, mocniejszy klej, co za tym idzie, mamy maksymalnie ulepszoną postać, jak tylko się da. Nie licząc oczywiście tego sceniczego szokowego, ale on się przydaje tylko i wyłącznie podczas... Podczas spotkań łowcy. Trzecia strona to była.
Dobra, teraz czy dobrze pamiętam tę stronę? Jedna wiem, że jeszcze była w mili rozrywki, chyba w tym miejscu. Bo nie powiem, mapki użyję, żeby to znaleźć, bo nie pamiętam totalnie wszystkich, ale tak chcę sprawdzić, na ile mam dobrą pamięć, nie? Zwłaszcza, że dawno temu przechodziłem po raz pierwszy tego Batmana. I też użyłem mapki, bo literalnie bez mapki nawet nie wiedział, że takie coś jest do zebrania w tej grze. Nie! Morda! Dobra. Tutaj jest ta tablica. Na nią da się natknąć najwcześniej, oprócz tej przykład, bo tu jest od Enigmy pakiet do zebrania, to się da natknąć najwcześniej, co nie? Drugą najwcześniej znalezioną będzie pewnie albo ta na moście, albo ta przy kościele. Czwarta. Okej. Okay. Czyli zobaczmy, co my już tutaj mamy. Nie sprawy, tylko profile. I pinknij. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i siódma, czyli jeszcze piąta i szósta, bo ostatnia jest w grobowcu Pinkneya. Też wiem, gdzie jest, ale gra go umieszcza automatycznie na mapie, jak zdobędziemy wszystkie pozostałe te strony. Gdzie to mogło być? Przemysłowej chyba nie było. W Sheldon Park chyba też nie. W Brylantów była chyba jedna. W Coventry chyba też. Dobra, zadajcie mi chwilkę, sobie znajdę tę mapkę i pójdziemy sobie od razu do tego miejsca. Dobra, jestem z powrotem. Obok sądu powinna być jeszcze jedna. Mam. Okej. Okay. Znam w tamtym miejscu, widzę. No to spoko, możemy się tym zająć. To i tak mam po drodze. To dosłownie. No i co ci daje fakt, że są tutaj stary gnaty? Poza tym, że dajesz większy wpierdol ode mnie. Za samą próbę w ogóle pomyślenia o tym, że możesz je wziąć. Dobra. Teraz co? Tu byłem. Tutaj byłem. Tu i tu byłem. Tu byłem. Tu byłem. Czyli jeszcze jest jedno. Jeszcze jest jedna tablica gdzieś w tym miejscu. No to lecimy. Ten dźwięk. Czemu się nie odtwarza? No. Tamtą stronę przelecieć. Okej. Okay. No i to będzie gdzieś na dole pewnie. Jest, jest. Mamy tablicę i ostatnią stronicę. No, przedostatnią właściwie. No, kanały. Kolejna strona. No i właśnie, sekrety Cyrusa Pinkneya, zbadaj kryptę Cyrusa. Spoko. No to krypta jest dokładnie w tym miejscu. Literalnie jak się szuka wszystkich zagadek wszystkich tych pakietów danych, to się tą kryptę znajdzie szybciej niż się znajdzie tego questa tak naprawdę. Co jest według mnie aż zatrważające. Biorąc pod uwagę ale to oczywiście w dobrym sensie, nie? Bo tak dobrze są schowane te kartki, że się ich nie da w ogóle
Literalnie, ja bez mapy ni cholery bym tego nie znalazł. Nigdy. W sensie nie wszystkich, bo może jakieś tak wiecie, 3-4 może bym znalazł, bo to przy zagadkach akurat były, nie? Czy tam przy tych czy tam przy pakietach danych, ale samemu jakbym tego szukać? Ni cholery. Nie wiem, kto to pierwszy tak znalazł, nie? Ale szanuję za to i to naprawdę, to bardzo. Jestem też ciekaw, czy na przykład w Batman Arkham Knight dałoby się też tą kryptę zwiedzić, albo bynajmniej pod nią podejść, nie? Dobra. Teraz tak, tutaj po prostu muszę wejść i sobie tą ostatnią stronicę zeskanować. Ona będzie na grobie, czy tam grobowcu, chyba grobie bardziej. Mamy tutaj grób Cyrusa. Ale zanim zeskanujemy ostatnią stronę, bo to się akurat otworzy z tego co pamiętam na full, to sobie odsłuchajmy sobie. To w ogóle patrzcie, jaka to jest mała lokacja, nie? To jest tylko po prostu wejść, zeskanować, wyjść. Więc zanim to zeskanujemy, to zobaczmy sobie właśnie, odsłuchajmy te wszystkie wpisy. Zobaczmy. Cyrus Pinkney, architekt, wizjoner, który budował Gotham, pracował z Solomonem Wayne'em, pomagając budować najważniejsze obiekty w Gotham. Cyrus Pinkney to architekt, który żył w XIX wieku i zmarł w przeddzień swoich 40 urodzin. To on zaprojektował wiele najsłynniejszych budynków Gotham i nadzorował ich budowę, finansowaną przez sędziego Solomona Wayne'a, którego zainspirowały plany miasta sporządzone przez Pinkneya. Obydwaj wierzyli, że projekty architekta pomogą wypełnić wrogość między ludźmi, jednak dla wielu styl Pinkneya jest ciemny, ponury i zarazem groteskowy. No i teraz po kolei wszystkie 7 wpisów. January the 13th, 1855. The moment of my death approaches, and there is naught I might do to stop it. I dare dream of greatness, but in the process, I forgot that such ambition oft demands a heavy price. Still, I pay it gladly. For knowing that Gotham has become a city whose magnificence will echo across the ages, but its origins must not be forgotten. And so, I have scattered my journal across the city, placing pages where I believe they shall endure. Find them, read them, then share what lies within. For though the truth may not be so beautiful as the legend, it is necessary all the same. April the 22nd, 1846. Our recent financial troubles have forced us into business with one Henry Cobblepot, a print magnate of questionable repute. The man cares little for me and my base station, as he put it. And so, the negotiations are left to Solomon. But I fear his idealism shall lead us down a treacherous road, for Cobblepot is a sneak, and surely his sweet words mask a nefarious intent. August the 11th, 1851. I fear I've angered Henry Cobblepot, but he sought to build over the last remaining vestige of the original Gotham, and I could not allow it. Solomon and I went before the mayor and bade him support us. Henry was opposed, insisting his work was necessary for Gotham's financial security. I think it's more to do with his own. Solomon Wayne's hotel put Cobblepot's out of business. I do wonder if Mr. Wayne erred in opening that place. But what's done is done. February the 7th, 1852. I have met the most extraordinary young man by the name of Amadeus Arkham. Though still just a student, he exhibits an intelligence unmatched by even Gotham's most learned. He is possessed with a kind heart as well, and seeks to help those who all others have abandoned. Rehabilitation instead of incarceration. It is the most progressive notion, and one that few of his peers support, but I believe. And so, I shall provide him with plans for the greatest asylum the world has ever known. April the 3rd, 1853. I am sorry, Solomon, to have gone behind your back, to have bargained with the devil.
but the accounts have run dry and our work is but half begun. I had no choice but to approach Henry Cobblepot. The others would contribute no more. He consented to my request, though I fear it will come at a great cost. For now, he says I owe him nothing. But how long until I do? December the 22nd, 1854. I fear I am not long for the world. Henry Cobblepot finally came to collect, and I refused. He wishes to open a munitions factory inside the city. This is not part of the plan, and it works against everything we've accomplished, to say nothing of the danger to Gotham's citizens. I went to the mayor and begged him to introduce a bill banning the endeavor. Thankfully, he agreed. But I'm sure to be punished for my betrayal. It's only a matter of how and when. January the 11th, 1855. I've accepted the invitation, knowing it means my death. Henry Cobblepot claims it's merely a party to celebrate my 40th birthday. He insists that he's forgiven my past transgressions, turned over a new leaf, as it were. But I know better. With me gone, he will use his wily charms to see the law changed and his factory built. Already there are rumors that his son, Theodore, intends to run for mayor. Victory is all but assured. I will hide this journal of mine in the hopes that someday it might be found. To go public now, before my work is done, would put it all at risk. It must wait. But I hope in time, my words are brought to light. No i zostały już tylko trochę w opóźnionym stadium, że tak powiem. No i zobaczmy finał tej opowieści. January the 14th, 1855. My God, it worked! Amadeus truly is a genius! You've come this far, dear reader. Allow me to explain. I learned Cobblepot intended to poison me, and so we endeavored to replace his tainted wine with one of our own creation. As expected, I choked, I sputtered, and then, I passed. But it was not poison I consumed, rather something made by Amadeus. His concoction enabled me to enter a soporific state so profound that even to the keenest of physicians, I appeared a corpse. Yet, here I am, resurrected. And now I will have my revenge. Henry Cobblepot will pay for what he's done. An interesting turn. In trying to solve one murder, you've discovered the origins of another. Henry Cobblepot. Yes. City records say it was an automobile accident that killed him not long after Cyrus's supposed passing. But now we know the truth. He was murdered by the man he thought he killed. What about Pinckney? It appears that's a mystery that must endure a while longer. W sumie ciekawe, co się stało z Pinckneyem, nie? Henry Cobblepot zginął. Wyglądał to na wypadek. A Pinckney? Kto wie? Znaczy w sumie na pewno nie żyje, no bo to się działo w XIX wieku, XXI, no plus minus 100, bo nie wiem na 100%, że 200, ale no wie tak, ze 100-105 lat temu to się działo na pewno. Więc jaki to jest rozstrzał, nie? Jeśli chodzi o ten. Jeśli chodzi o czas. Dobra, jeszcze mogę, kurde, do Enigmy się na chwilę przenieść, przetegować. Żeby wam pokazać, co on tam powie, kiedy zniszczymy sam serwer, jeszcze nie mając wszystkich zebranych tych. Bo z tego, co pamiętam, on coś tam chyba gadał. Jak się zniszczy serwer, ale jeszcze nie zdobędzie się wszystkich plików. Ale jak widać, niewiele mi tych plików brakuje. Tylko niestety, dopiero po końcu gry będę w stanie wrócić do tej kwatery i właśnie ogarnąć za wszystkie pliki rzecz, która się odblokowuje. No, już nas obserwuje skubaniec.
You figured it out. I'm impressed. Annoyed, too. But your achievement signals a level of intellect rarely seen in Gotham. It seems you're quite the riddle. Now, don't get too comfortable. You see, I learned something else tonight. The nastiest, dirtiest little secret you can imagine. It puts the rest of my collection to shame. But I'm going to wait to release it, if only because it means I get to watch you squirm as you wonder what on earth it is. I'll be in touch soon. Looks like he's no longer an imminent threat. I can close this. I się pośpieszyłem, niestety. Ale to w sumie nic takiego się nie działo, nie? Tam było tylko i wyłącznie powiedziane, że to jest koniec i tyle, ale właśnie. Samo to zadanie jeszcze nie jest skończone, bo będzie dopiero wtedy, kiedy wyczyści... 1 na 2... No tak, zapomniałem zabrać ten jeden pakiet na powtórce. Dobra, trudno. Park Row jest z Bane'em związane. No, most niestety musi poczekać. Do kolejnego odcinka, bo myślałem, że uda mi się zrobić to w tym. Chociaż taki kawałek, no ale niestety nie udało się. Ale możemy jeszcze wrócić się na przykład do Batcave'a i pogadać z Alfredem. Bo kto wie, może będziemy mieli jakieś nowe rzeczy a propos Enigmy, bo mogę to mieć na szczęście. Żeby mnie pokazywać tego znowu. Znaczy znowu, nie wiem, lubię tego. Lubię taka scenkę, ale jak mogę pominąć, to lepiej dalej. I want you to know you did everything you could. You can't hold yourself responsible for every life taken by madmen like the Joker. He's behind bars now. It's over. Indeed, his rampage is. But the full effects, I fear, have yet to be felt. If you're asking me if I'm okay, I am. Now, there are plenty more psychopaths for me to round up tonight. Anything to report? Nothing you don't already know, sir. No, jeśli chodzi o właśnie Enigmę, to dopiero jak zrobimy całego questa na stówę, to się pojawi specjalny ten. No dobra, no to co, ja sobie tutaj lecę do banku, zgarnę sobie ten jeden pakiet. No my widzimy się w kolejnym materiale, w którym są fabułę do przodu. Tak więc cóż, ode mnie to by było na tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Tak na końcu, jak się chciał fajniej wybić. To było fajne wybicie. No, tak się jakoś fajnie złapać. A dobra. Gadali akurat o tym, że zajmowałem elektrokiszonerwy tej jego rękawice. Bo ktoś ma na nie chrapkę, no ale cóż. Ja byłem pierwszy. Dobra, no to co? Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy Batman Arkham Origins. W kolejnym zajmiemy się oczywiście fabułą. No i głównie fabułą, no bo już nic więcej nie jestem w stanie na ten moment zrobić. Także do usłyszenia i do miłego. Cześć!